Drodzy, rozmawiamy, mówimy na temat listu Jakuba. Powiedzieliśmy dużo już o tym liście. Poruszyliśmy kwestię osobistego, potrzeby osobistego nawrócenia. Na przykładzie Jakuba, brata pańskiego, powiedzieliśmy, jak bardzo ważne jest w naszym życiu przechodzenie przez doświadczenia i próby, które nie są w mile widziane. A Bóg wzywa nas przez Jakuba do tego, abyśmy za największą radość sobie poczytali, gdy, gdy przez różne próby przechodzimy. I celem nie jest to, żeby Bóg nas udręczył czy pozwolił nas udręczyć. Celem tego jest, aby Bóg mógł wzmocnić Twoją i moją wiarę. Abyśmy nauczyli się polegać na Bogu, nie na sobie. Abyśmy ufali w moc Bożą. Abyśmy wiedzieli, że Bóg jest Bogiem. Który kontroluje wszelkie rzeczy i daje nam siłę i moc przejść przez największe próby i doświadczenia. Zresztą jak w innym liście, Słowo Boże zapewnia nas, że Bóg nie daje ponad nasze siły, próby, i doświadczeń. My mamy czasami wrażenie, że, <laughs> że jest inaczej, ale my wierzymy Bożemu Słowu, temu, co Bóg powiedział, że nie da ponad nasze. Ponad nasze siły. Mówiliśmy, że jest ogromna potrzeba mądrości. Nie wiem, jak wy, potrzebuję mądrości. Jakub mówi: Brakuje wam mądrości, proście Boga. Ale proście z wiarą, nie z powątpiewaniem. Wierzcie, że kiedy będziecie się modlić o mądrość, Bóg Wam jej udzieli. Mówiliśmy, że Jakub ostrzega przed grzechami języka. Mówiliśmy, i Jakub o tym mówi, że. Jak bardzo ważna jest usilna modlitwa sprawiedliwego. Chcemy zrobić taki, taki krok dalej, sprzyjrzeć się troszeczkę. Mówiliśmy też o wartości Bożego Słowa, że słowo Boże Jakub go przyrównuje do lustra, i dobrze jest przeglądać się w lustrze, dobrze jest przyglądać się samemu sobie, jak wygląda moje odbicie w tym lustrze Bożego Słowa. Czy gdzieś to Słowo Boże pokazuje mi, że coś jest nie tak w moim życiu i muszę to zmienić? A dzisiaj chciałbym iść troszeczkę dalej i do tych dwóch wierszy, ostatnich pierwszego rozdziału. I tutaj Jakub mówi tak: jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. <laughs> Moglibyśmy zadać takie pytanie, czy w ogóle pobożność jest potrzebna Chrześcijaninowi, tych, dla tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako pana i zbawiciela. Ale myślę, że. Kiedy mówimy o kimś, kto jest chrześcijaninem, czyli jest zwolennikiem drogi Pana, idzie za Jezusem, naśladuje go, to siłą rzeczy ten człowiek no, musi być pobożny. Jedno wynika z drugiego. Chrześcijanin, siłą rzeczy, jakby w, z natury rzeczy, powinien być człowiekiem pobożnym. <laughs> e no właśnie. niby to powinno być takie jednoznaczne, znaczy to jest jednoznaczne, to wynika jedno z drugiego. Natomiast Jakub jakby nas tutaj ostrzega, nie wszyscy, którzy uważają się za chrześcijan, którzy może stali się i wyruszyli w tą drogę za Chrystusem, trwają w pobożności. Pilnują tej pobożności w swoim życiu. On tu wyraźnie mówi jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, jeżeli jest dziecko boże, narodzone na nowo, człowiek, który doświadczył mocy słowa w swoim życiu, to powinny w nim się objawiać te symptomy pobożności, prawdziwej pobożności, która wynika z relacji z społeczności z samym Jezusem Chrystusem. I czasami jesteśmy zaskoczeni. Taką, takim myśleniem, tak, który jest bardzo często w Bożym Słowie przedstawiany. Jestem odkupiony, zbawiony, jestem, stałem się Bożym Dzieckiem, i wydawałoby się, że wręcz automatycznie wszystkie inne rzeczy powinny się same poukładać. I jest tak, że wiele rzeczy przy naszym, kiedy człowiek się nawraca, on porządkuje od razu. Usuwa ze swojego życia to, co Boga nie chwali, wyraźnie widzi, czym, czym Boga zasmucił. A z drugiej strony, wielokrotnie w Bożym Słowie, jesteśmy wezwani do podjęcia wysiłków i starań, aby wzrastać w naszej wierze, aby wzrastać w tym podobieństwie do Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, cały czwarty, piąty rozdział listu do Efezjan. Czwarty rozdział listu do Kolosan poświęcony jest właśnie tej kwestii, takiemu uświęceniu swojego życia albo inaczej dbania o swoją pobożność w naszym chrześcijańskim życiu. Tam jest mowa o tym, zewleczcie z siebie starego człowieka, nie okłamujcie się nawzajem, nie gniewajcie się albo nie trwajcie w gniewie, w zagniewaniu jeden na drugiego. Szanujcie się, i tak dalej, i tak dalej. Czyli słowo Boże mówi tak: stałeś się Bożym dzieckiem, masz poświadczenie w swoim duchu, że należysz do Chrystusa. To jest dobre, ale to jest dopiero początek drogi. Dbaj o to, aby, abyś wzrastał w tym podobieństwie do Chrystusa i abyś był przemieniany przez prawdę Bożego Słowa, abyś pozwolił się Bogu przemieniać w wewnętrznym człowieku. Jesteśmy zbawieni i uczestniczymy w procesie zbawienia. Dopiero dopełni się wszystko, kiedy zakończymy nasz bieg zwycięsko w wierze. Wtedy, kiedy otrzymamy nowe ciała, wtedy dopełni się Twoje i moje zbawienie. A więc zbawiony, ale w procesie zbawienia. Tak więc Jakub zwraca uwagę na bardzo ważną rzecz, zresztą tak jak inni apostołowie, aby. Pilnować swojego osobistego życia. Mówiliśmy przez bodajże 12, a może więcej, wykładów czwartek na temat budujcie jedni drugich. I znowu wyraźnie mogliśmy zobaczyć, że to budowanie się nawzajem nie jest czymś automatycznym, tylko dlatego, że stałem się chrześcijaninem. Ale muszę zrozumieć, kim jestem, muszę zrozumieć, czego Bóg ode mnie oczekuje, i muszę chcieć, dążyć, aby w tym kierunku zmierzać. Miłujcie jedni drugich, szanujcie jedni drugich, zachowajcie jedność między sobą. Słuchajcie, to są rzeczy, które zresztą w liście do Efezjan 4.1 apostoł Paweł tam wyraźnie mówi do tych, którzy są. Odrodzeni w Chrystusie, posadzeni w okręgach niebieskich w Chrystusie, którzy stali się dziedzicami Bożymi, jak, jak mówi w, trzecim, w drugim i w trzecim rozdziale. On mówi do tych właśnie osób, którzy są tak przez Boga w Chrystusie ubłogosławieni. Napominam Was, wzywam Was, zachęcam Was, abyście postępowali. Jak przystoi na Wasze powołanie. Tak więc czasami jesteśmy zdumieni i nam się coś nie zgadza, że ktoś daje wyraźne świadectwo i ma świadectwo w swoim duchu, że stał się Bożym dzieckiem. Ale patrzymy na Jego zachowanie, patrzymy na Jego życie i widzimy czasami tą dysharmonię pomiędzy tym, kim się stał, a jak żyje. I oczywiście, że na dłuższą metę, nie da się tak żyć, bo coś się przewróci w jedną albo w drugą stronę. Albo taki człowiek może utracić to, co otrzymał w Chrystusie, albo po prostu zacznie współdziałać, działać w tym kierunku, aby umocnić swoje powołanie i wybranie. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział. Wyraźnie nam o tym, o tym mówi, dołóżcie wszelkich starań, aby swoje wybranie i powołanie umocnić i uzupełnijcie waszą wiarę. I tam jest mowa, pamiętacie tych siedem takich bardzo ważnych cech, przymiotów, które powinny być w życiu każdego z nas. Kiedy patrzę do Bożego Słowa, tam w tym lustrze one są jedne za drugim wymienione, jeśli uwierzyłeś w Jezusa stałeś się uczestnikiem boskiej natury i stało się to nie przez nasz wysiłek, ale moc Boga, moc Ducha i Słowa w twoim i w moim życiu, to teraz usilnie się staraj, aby twoja wiara została uzupełniona, wyposażona dosłownie w sposób ofity. I tam jest mowa o poznaniu, tam jest mowa o czystości, o cnocie. I tam jest mowa też między innymi o pobożności, o wytrwałości, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc obliguje to nowe życie, które mamy w Chrystusie, obliguje nas do tego, abyśmy świadomie z taką determinacją starali się podobać we wszystkim Panu, we wszystkim Bogu. A dlatego, że łaska Boża jest nad nami. Bóg udziela Tobie i mnie siły i chce udzielać Tobie i mnie siły, aby ta zmiana, to uświęcenie, ten proces przebiegał we właściwym kierunku. Ale nie stanie się to bez mojej, naszej uwagi na tym, aby tak właśnie się działo w naszym, w naszym życiu. Dlatego Jakub mówi: nie oszukujmy samych siebie. Nie bądźmy jak ludzie, którzy sami sobie wyrządzają krzywdę. Patrzymy do Bożego Słowa, widzimy, co wy, do czego wyraźnie Bóg nas wzywa, a i tak robimy, jak nam się samym wydaje, i, i, i nie przejmujemy się za bardzo tym, jak to powinno być. Jakub mówi tak w pierwszym rozdziale wierszu 21. Odrzućcie. Wszelki brud i nadmiar złości, odrzucia, więc coś, co powinno się dziać. Tak więc, jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, coś powinien robić. Ta pobożność powinna się manifestować. Tutaj Jakub wprowadza nas troszeczkę w takie lekkie. No, nie wiem właśnie, czy wprowadza, czy nie, ale dla mnie to jest pewne zamieszanie, bo, bo język grecki zna, Nowy Testament zna słowo pobożność i używa na pobożność innego słowa niż Jakub. Ale kiedy tak patrzyłem do różnych tłumaczeń, chociaż Jakub używa tutaj słowa dosłownie, moglibyśmy to tak oddać, jeśli ktoś uważa, być religijnym. Uważa się, że jest religijny. Używa tu słowa religijny, Tres, treskos, religijny. I religia treskeja, religia czysta i nieskalana przed Bogiem i Ojcem, ta jest. To jest takie właśnie dosłowne interlinearne tłumaczenie. W tekście, jaki występuje. Natomiast najczęściej tłumacze czy różne tłumaczenia to słowo treskeja religijność oddają właśnie słowem pobożność. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że e, ci, którzy lepiej się znają na języku greckim, utożsamiają, że prawdziwie religijny człowiek to jest pobożny człowiek. I nie ma tutaj rozdźwięku, który w naszych uszach dzisiaj brzmi, kiedy mówimy, że ktoś jest Religijny. I bardziej myślimy o kimś, kto na zewnątrz przez jakieś rytuały czy znaki pokazuje, że on jest wierzący, ale tak naprawdę jego serce jest dalekie od Boga. On może ściągać czapkę przed szczególnymi miejscami, on może robić pewne znaki. Ale jego serce jest daleko od społeczności z Bogiem. Ale to nie jest człowiek religijny, według listu Jakuba. To jest człowiek, który potrzebuje stać się religijnym. Inaczej mówiąc, musi stać się pobożnym człowiekiem. Bo prawdziwie religijny to jest prawdziwie pobożny człowiek. Prawdziwie religijny to jest człowiek, który jest zrodzony z mocy Bożego słowa i Ducha Świętego, który jest w bliskiej społeczności z Jezusem Chrystusem swoim zbawicielem. Tutaj język Nowotestamentowy nie rozróżnia czy nie ma tego rozdźwięku rozdzielenia, że religijny to jakiś trefny. Jakiś nie taki. Nie. Czyli inaczej mówiąc Religijny człowiek. Dlaczego, jak niektórzy to oddają, na przykład zaręby tłumaczenie, oddaje to jako bogobojność. Ale posłuchajcie parafrazy Nowego Testamentu. Bardzo mi się to podoba. Jeśli ktoś twierdzi, że jest chrześcijaninem, czyli to słowo religijny zostało oddane słowem chrześcijanin. Jeśli ktoś twierdzi, że jest chrześcijaninem, czyli jest religijny w tym pozytywnym właściwym znaczeniu. Jego religijność w istocie niewiele znaczy, jeśli nie wykonuje pewnych rzeczy. A więc jeśli uważasz się za chrześcijanina, a twoja religijność nie jest taka, jaka powinna być, to po prostu oszukujesz sam siebie. Biblia z komentarzem Nowego Testamentu mówi tak, jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny. Tak więc chcę postawić tutaj, żebyśmy mieli tą świadomość, że takie słowo, jak religia, religijność w Nowym Testamencie występuje właśnie bardzo mocno, w sensie pozytywnym, jednoznacznie pozytywnym u apostoła Jakuba, i to słowo jest tłumaczone jako pobożność, podobnie jak Ezebeja. Które najczęściej używane jest w Nowym Testamencie na określenie pobożności. Czyli to słowo religia czy religijność oznacza człowieka pobożnego, człowieka, który pełni służbę Bogu, służy Bogu. I nie, wy... nie polega na wypełnianiu rytuałów, ale związana jest z, pra... z właściwą postawą serca. Wobec swego bliźniego, brata i siostry wobec Boga. To jest człowiek prawdziwie religijny. Dzisiaj to słowo, jak mówię, ma bardzo często negatywne konotacje, ale wcześniej w kościele w ruchu metodystycznym i nie tylko to słowo występowało jak najbardziej jako pozytywne określenie, tak jak właśnie apostoł Jakub go umieszcza. A więc jeżeli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga swojego języka, tego pobożność jest kompletnie bezużyteczna. Inaczej mówiąc, człowiek pobożny, człowiek, który służy Bogu, przede wszystkim możesz tego pobożnego człowieka rozpoznać po jego mowie. W jaki sposób on się wyraża? W jaki sposób on mówi o innych osobach? Jakub, jak wcześniej mówiliśmy, on dużo mówi o, o obmawianiu, o czernianiu, o, o tym, że ten język jest jak, jak iskra, jak ogień, który potrafi zapalić cały las. I my wiemy, co zły język może uczynić, ale też wiemy, co dobry język może uczynić. Jak miło jest, kiedy ktoś, Mówi do nas dobre słowa. Nawet kiedy zawalimy, a ktoś troszeczkę no, stara się być uprzejmy wobec nas, i my to dostrzegamy, i to nas podnosi. Pobożny człowiek zwraca uwagę na swój język, i nad tym musimy dużo pracować. Nie dzieje się to automatycznie, bo nasza stara natura yy, ciągnie nas, nas wręcz do tego, żebyśmy no, mogli sobie o kimś poopowiadać. Mamy pewną sensację. Prawda? Coś tam się stało negatywnego. Ciekawe, że, że te rzeczy tak jakoś nas czasami więcej absorbują. Tak mówię ogólnie. Skoro o tym pismo mówi, to znaczy, że my z tym mamy problem, większy lub mniejszy, i musimy pilnować swojego, swojego życia. Więc jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, tak o sobie myślisz, to patrząc do Bożego Słowa, patrząc, obserwując troszeczkę sam siebie, swoje życie, swoje relacje z innymi, o czym, o kim i jak rozmawiasz o innych osobach, to ci pokaże, czy. Naprawdę jesteś pobożny, czy tylko oszukujemy samych siebie? Mowa wasza niech zawsze będzie uprzejma, wdzięczna, pełna powabu i uroku, przychylna, wyświadczająca dobrodziejstwo, przysługę, okazująca wdzięczność i łaskawość, tak pisze Paweł w liście do kolosan. Czwarty rozdział, wiersz szósty. Taka ma być nasza, nasza mowa. Posłuchajcie, moi drodzy, kilka takich różnych fragmentów, wersetów odnośnie, od, odnośnie mowy człowieka. Gdyż przewrotny jest obrzydliwością dla Pana, lecz szczerzy są Jego przyjaciółmi. Strzeż swego serca. Oddal od siebie fałsz ust i trzymaj z dala od siebie przewrotność warg. Człowiek niegodziwy, mąż bezbożny, chodzi z fałszem na ustach. Knuje zło, sieje niezgodę. Bać się pana znaczy nienawidzieć zła. Nienawidzę buty i tam jeszcze paru rzeczy oraz przewrotnej mowy. Usta bezbożnych kryją bezprawie. Kto rozsiewa oszczerstwa jest głupi. Kto opanowuje swój język jest roztropny. Wargi sprawiedliwego pokrzepiają wielu. Wargi sprawiedliwego pokrzepiają wielu. Popatrzcie, mogę być, mój język może być źródłem pokrzepienia, błogosławieństwa, zbudowania albo przynosić totalne zniszczenie. Usta sprawiedliwych. Tryskają mądrością, wypowiadają to, co miłe. Język przewrotny będzie wyrwany. Niecny ustami niszczy swego bliźniego. Z owocu swoich ust nasycony będzie człowiek dobry. Kto mówi nierozważnie, rani jak miecz, lecz język mędrców leczy. Mowa szczera trwa wiecznie, słowo dobre rozwesela. Kto strzeże swoich ust, zachowuje życie. To zaś nie powściąga swoich warg, gotuje sobie zgubę. Zobaczcie, kiedy gdzieś tam mamy różne sytuacje, i jest spięcie, jest zwarcie. Jak trzeba zachować mądrość i trzeźwość w tym momencie, bo albo dolejemy oliwy do ognia i pójdziemy na, ost na ostro, że tak powiem, na zwarcie. A tutaj jest taka, takie bardzo ważne słowo: łagodna. Odpowiedź uśmierza gniew. A więc, jeżeli czymś na, na, na coś złego w moim kierunku odpowiem w sposób łagodny, dobrotliwy, to to zgasi spór. A jeżeli nie, to przykre słowo wywołuje złość, to będzie rosło. Szyderca nie lubi tego, kto go napomina. Jakże dobre jest słowo we właściwym czasie. Człowiek przewrotny wywołuje zwadę, a oszczerca skłóca przyjaciół. Miłe słowa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała. Zobaczcie, to jest tylko mały fragment tego, co Boże Słowo mówi o negatywnym mówieniu i o pozytywnym mówieniu. Ale przecież pobożny człowiek, ten, kto sądzi, że jest pobożny, jego mowa będzie przynosiła życie, błogosławieństwo, pokój, będzie umacniało jedność i społeczność. Nic poń kopie doły zagłady, a jego mowa jest jak ogień płonący. Słowa oszczercy są jak przysmak i gładko spływają do głębi wnętrzności. Młotem, mieczem, i ostrą strzałą jest człowiek, który fałszywie zeznaje przeciwko swojemu bliźniemu. Kto pilnuje swoich ust, swojego języka, uchroni swoją duszę od niejednego niebezpieczeństwa. Tak więc nie da się i nie można oddzielić pobożności od naszej mowy, od naszego, od naszego języka. Pobożność możemy rozpoznać po tym, Czym żyjemy? W jaki sposób w tym względzie żyjemy? I dlatego Słowo Boże, Jakub mówi, nałóż sobie wędzidło. Trzymaj, jak konia trzyma się na wędzidle na, za uzdę, prawda, i, i, i kierujesz nim, żeby on ci nie poszedł, nie zerwał się. I tak mu mówi: tak i wy trzymajcie swój język na wodzy. Panujcie nad tym. Starajcie się zapanować. Oczywiście jest to, jak mówi człowiek doskonały jedynie jest w stanie opanować swój język, i wtedy jest, jeżeli za każdym razem potrafi, to jest człowiekiem doskonałym, ale czy znajdziemy takiego człowieka. To jest jedna z rzeczy, o której tutaj jest mowa. Po drugie, ten, ta pobożność. Zobaczcie, pobożność. Pobożność nie jest jakąś tylko zewnętrzną formą, jest sposobem bycia, zachowania, mówienia. Tym jest pobożność. Niech ten, który jest pobożny, czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i ojcem jest nieść pomoc sierotą i wdową. Jak czytamy Piąta Mojżeszowa 10:18 czy Psalm 68:6, tam dowiadujemy się, że Bóg jest Bogiem sierot i wdów. Bóg szczególnie troszczy się o słabych. Sieroty i wdowy w tamtych czasach nowotestamentowych, jeżeli nie było przy, w tej rodzinie mężczyzny, męża, ojca, brata, to byli w bardzo trudnym w trudnej sytuacji. Bo to mężczyzna chronił rodzinę, troszczył się o to, żeby mieli pożywienie i tak dalej. Tak więc, jeżeli jestem pobożny, to znaczy, że człowiek pobożny jest wrażliwy na tych, którzy są słabi, którzy są jakby pozostawieni samym sobie i stara się im pomóc. Tam jest też mowa o przychodniach, o tych, którzy. Tak jak Bóg mówi o Izraelitach, wy byliście przychodniami i też przyjmujcie tych, którzy są przychodniami, starajcie się im pomóc, ich wesprzeć. To jest ciekawe, ale wiecie, Bóg, ktoś chyba powiedział takie wspaniałe słowa: Nie widziałem łagodniejszej osoby od Boga. Nie wiem, jak myślimy o Bogu. Ja wiem, że jest, potrafi być i jest nazwany strasznym. I jeśli się rozgniewa, jeżeli już człowiek przekroczy wszelkie granice, to biada mu. Ale Bóg jest niesamowicie łagodny. Pełen miłości. Pełen delikatności, bo jakżeżby On wzywał nas tak wielokrotnie na kartach Nowego Testamentu, abyśmy byli łagodni, łagodnie postępowali jeden wobec drugiego, byli łagodni w swoich domach, cisi, gdyby On takim nie był. Bóg nigdy nie oczekuje czegoś od nas, jeśli to nie jest w Nim, jeżeli On właśnie takim nie jest. Tak więc. Człowiek pobożny to jest człowiek, który, podobnie jak Ojciec w niebie, jak Wszechmogący Bóg, ma na uwadze tych, którzy są słabi w potrzebach, i on troszczy się, aby te potrzeby, i ta pomoc, i ta opieka była im dana. I trzecia rzecz, o której Jakub tutaj wspomina, że. To, co charakteryzuje tego religijnego, pobożnego człowieka, zachować siebie niesplamionym przez świat. Niesplamiony przez świat. Wiecie, to, w czasach, kiedy to było pisane, a dzisiejsze czasy, kiedy, że tak powiem, na każdym kroku jesteśmy, mamy wyzwanie, aby zachować swoje życie w czystości. Ale myślę, że człowiek pobożny to jest człowiek, który unika miejsc, w których imię Boga jest bezczeszczone. Towarzystwa, w których imię Boże jest bezczeszczone. To nie znaczy, że my nie mamy ewangelizować, nie mamy docierać do tych ludzi, ale to chodzi o to, że to nie jest miejsce naszego przebywania, to nie jest miejsce przyjemne. Bo tam imię Pana jest bezczeszczone. My wiemy, jaka jest definicja świata. Jakub mówi, jeżeli, jeżeli macie pragnienia porządliwości, które są w tym świecie, to stajemy się duchowymi cudzołożnikami wobec Boga. A więc, znowu patrząc w lustro Bożego Słowa, przypatrując się, czy jestem pobożny, gdzie, gdzie jest miejsce, co sprawia mi taką przyjemność, zadowolenie? W czym to jest? Czy w rzeczach, w którym żyje ten świat, czy w rzeczach, w którym powinien żyć człowiek Boży, człowiek odrodzony? Tam jest mowa o porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia. Musimy czuwać. I, i kiedy czytam list do Tytusa, drugi rozdział, wiersz jedenasty do trzynasty, tam jest mowa wyraźnie o tym, że Boża łaska, która jest nam dana, która się nam objawiła, albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi drugi rozdział, wiersz 11 do trzynasty listu do Tytusa. Nauczając nas, abyśmy się wyrzekli bezbożności i światowych porządliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Inaczej mówiąc, jesteśmy wezwani przez Bożą łaskę do pobożności, do trwania w pobożności. Dlatego, że kiedy myślę o umocnieniu mojej wiary, tam musi pojawić się ten przymiot, ta cecha, jakim jest pobożność. No właśnie, gdybym miał tak określić, czym jest tak naprawdę ta pobożność, bo tu widzimy, że ona się objawia przez konkretne postawy, ale gdybym miał podać definicję pobożności. To mogę powiedzieć, że pobożność jest niczym innym, jak wyraża się poprzez miłość do Boga, miłość do ludzi oraz bożą bojaźnią czyli takim szacunkiem, honorowaniem Boga w naszym życiu. Wtedy, kiedy jestem sam, wtedy, kiedy jestem z ludźmi, ja honoruję mojego Boga bo wiem, że On mnie widzi. To tak jak Józef, który był kuszony, był sam, był namawiany do grzechu, ale on mówi, bo ta osoba, ta żona potyfara mówi, przecież nikt nas nie będzie widział. On mówi, ale mój Bóg nie widzi. Pobożny bo człowiek ma tą świadomość, że ciągle jest przed obliczem Pana. Przed obliczem Boga. On ma z Bogiem społeczność, on ma z Nim relacje, on ma z Nim kontakt, no, on z Bogiem rozmawia, słyszy Boga i ma tą świadomość. Gdziekolwiek bym nie był, cokolwiek bym nie robił, mój Bóg mnie widzi. I ze względu na Niego, ja będę dbał. O swoją pobożność, o swoją czystość, o swoją niewinność. Bo mój Bóg mnie widzi. To jest człowiek pobożny. To nie idzie za zachciankami, nie idzie za swoimi pragnieniami, za tymi pragnieniami też starej natury, naszego ciała, naszej cielesności. On się powstrzymuje. On. Przez Bożą łaskę prosi Boga, Bóg daje mu siłę, aby mógł zachować się w sposób właściwy przed Bogiem. Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, i to słowo kiedyś bardzo mocno do mnie przemówiło, jest genialne, bo tam jest mowa o tajemnicy pobożności. Nie ma człowieka pobożnego i nikt nie może stać się pobożnym sam z siebie. Staje się pobożnym w Chrystusie Jezusie. Tak naprawdę, kiedy stajesz się nowym stworzeniem, o to jest dobry początek, to jest Twoja pobożność i popatrzcie, w trzecim rozdziale werszu 16 1 Tymoteusza czytamy: Bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu. Ukazał się aniołom, był zwiastowany między Poganami, uwierzono w Niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. Wszyscy wiemy, że mowa tu jest o Jezusie Chrystusie. On jest tajemnicą pobożności. Kiedy zapraszasz Chrystusa do swojego życia, nie przyjmujemy Go w sposób materialny i fizyczny, przyjmujemy Go przez wiarę do naszego życia. Oddajemy mu, mu swoje życie i oddajemy się pod jego władzę i panowanie. I wtedy on przychodzi i zaczyna mieszkać w nas. I on jest tą tajemnicą pobożności. To on dokonuje tej Bożej przemiany w życiu każdego człowieka, który się do niego zwraca. Amen. To jest tajemnica pobożności. Popatrzcie, w tej pobożności nie jestem zdany na siebie, na własną siłę, ale na Chrystusa Jezusa, który za mnie umarł, który z martwych stał, który jest w niebie siedzi po prawicy Ojca i on mieszka w tobie i we mnie. Jest tajemnicą i źródłem pobożnego życia. Bo tam gdzie jest Chrystus, tam jest właściwa mowa, tam jest właściwe zachowanie. Tam jest troska o innych, tam jest uwielbienie Boga. Bo przecież Chrystus takim jest. On przyszedł, aby uwielbić Ojca, aby objawić i uwielbić Ojca. Jeżeli Chrystus jest we mnie, Chrystus jest w Tobie, jeżeli będziemy pilnować swojego życia, to coraz bardziej Jego natura będzie w nas widoczna. To jest to, co Jan mówi: On musi wzrastać. A mnie ubywać. Tak więc, kończąc, pobożność jest wielkim zyskiem, tak mówi Paweł w liście do Tymoteusza. Kiedy poprzestajemy na małym, czyli nie chcemy i nie próbujemy za wszelką cenę się wzbogacić, bo wpadniemy w pułapkę, o tym pisze w pierwszym liście do Tymoteusza. Ta pobożność jest wielkim zyskiem, także dlatego, że ma obietnicę życia teraz i w wieczności. Czyli człowiek pobożny będzie przez Boga błogosławiony teraz i w wieczności. Bóg będzie go błogosławił i się do niego, do niego przyznawał. Możemy to znaleźć. Najwięcej o pobożności pisze Paweł w pierwszym do Tymoteusza i w drugim do Tymoteusza i Tytus mówiąc o łasce, że. To, co czytałem, ten fragment. Wspomina także apostoł Piotr w drugim liście, kiedy mówi o tych cnotach, które należy, tych przymiotach, które należy dodać do wiary. Ale jeżeli jesteście zainteresowani, to poszukajcie sobie, przeczytajcie szybciutko te trzy listy, właściwie dwa. Pierwszy i drugi Tymoteusza. I tam on mówi, że ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek, ale pobożność ma wielkie obietnice. Jest bardzo przydatna. Człowiek powinien ćwiczyć się w pobożności, pisze Paweł, gdyż ona jest przydatna do wszystkiego i ma obietnicę życia teraźniejszego i przyszłego. Drodzy, wybór należy do nas. Jeśli sądzisz, że jesteś pobożny, to musimy zmierzać w tym kierunku, o którym nam mówi Słowo Boże, apostoł Jakub. Zmierzając w kierunku pobożności, będę na pewno zmierzał w kierunku uświęcenia, bo to jest z sobą związane. Będąc człowiekiem pobożnym, będę wzrastał w miłości do Boga, do ludzi i w bojaźni Bożej. Chcemy się modlić, chciejmy powstać. Moi drodzy, jeżeli Bóg do nas mówi, jeżeli... To słowo jest jasne. To możemy także dzisiaj w naszej prostej modlitwie, czy w kilku modlitwach powiedzieć, Panie, pomóż mi wzrastać w pobożności, ćwiczyć się w pobożności. To jest ciekawe, że Bóg nie każe nam ćwiczyć drugiego w pobożności, ale każdy z nas musi ćwiczyć sam siebie w pobożności. Panie, tak dziękuję Ci za Twoje słowo. Dziękuję Ci za Twoje słowo, które mnie ożywiło, które mnie zbawiło, zrodziło. I dziękuję Ci, Panie, że to słowo uczy mnie, jak prowadzić zwycięskie chrześcijańskie życie. Pomóż mi, Panie, wzrastać, ćwiczyć samego siebie w pobożności. Pomóż mi, Panie, trzymać mój język na wodzy. Pomóż mi, Panie, dostrzegać potrzeby i zaspokajać tych, którzy potrzebują pomocy. Abym się nie odwracał, Panie, od takich osób. Boże, tak dziękuję Ci za Twoją dobroć i łaskę. Amen.